Fragment opowiadania Następny przystanek: Prawo jazdy, autorstwa Kseni Bukszy w tłumaczeniu Pauliny Pielech, z antologii dziewięć opowiadań z obłędem w tle. Stary instruktor siada obok niej w skrzypiącej ciemności i skrzypi. No, to niech pani pokaże, co pani umie. Ale, ale nie tak. Boże święte rany boskie, nic pani nie umie. Co pani tak szarpie? Ej, aj, co tak ostro? Na czołówkę się pani pcha? Nie, no wszystko pani zapomniała, to nie ma sensu. O, w prawo, mówię przecież! W prawo! Nie! Nie, nie powinna pani jeździć, pani nie powinna jeździć, nie ma pani hamulców. Po co pani hamuje? Gdzie? Nogi, ręce? Gdzie pani patrzy? Dlaczego się pani nie rozgląda? Koszmar, cały się trzęsę nigdy więcej z panią nie pojadę. I skrzypi. I wychodzi. Stoi i skulony pali w ciemności, pada śnieg, a Alisa siedzi w tym zimnym samochodzie, śmierdzącym papierosami, i myśli. Czytał Mateusz Damiński. Dlaczego warto mieć tę książkę? Bo przedstawia Rosję takiej, jakiej nie poznamy z książek klasyków. Bo pokazuje dzisiejszą Rosję, czyli to, co się tam dzieje, o czym się myśli, czego się boi i też czego się śmieje. Bo jest to literatura z energią. Często zabawna, czasami melancholijna, z pewną dozą magii i szaleństwa. Takie też jest opowiadanie, które ja miałam okazję tłumaczyć. Językiem giętkim, obrazowym, wyrazistym przedstawia historię w zasadzie zwykłą, bo o prawie jazdy, ale z drugiej strony, w tej takiej podskórnej warstwie, jest to opowieść o prawach człowieka. Być może właśnie taka jest współczesna Rosja, czyli taka rozdarta, podzielona. Być może jest to także Rosja z obłędem w tle. Nie wiem, sprawdźcie sami.